Szanowny panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Obiecał pan premier Polakom, że porozmawia z kanclerzem Scholzem i proceder podrzucania migrantów się skończy. No i coś niestety nie wyszło. Niemcy legitymują osoby o nieeuropejskich rysach w głębi Niemiec i jeżeli nie mają prawa przebywania na terytorium Niemiec, podrzucają ich do Polski. Niemiecka Policja Federalna poinformowała panią redaktor Fedorską, iż deportowano od początku roku do Polski 4618 osób. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informację ministra Tomasza Siemoniaka, co z tymi prawie 5000 podrzuconych migrantów się w Polsce dzieje i kiedy skończy się procedura podrzucania do Polski ludzi. Dziękuję. Pani ma...